Witajcie serdecznie, nazywam się Marek Bednarski, jestem nauczycielem i założycielem szkoły Fabryka Energii Centrum Jogi we Wrocławiu i chciałbym dzisiaj zaprosić Was na wspólną lekcję jogi według metody BKS-a Ingera. Ponieważ joga to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to nie tylko gimnastyka, chciałbym, abyśmy sięgnęli trochę głębiej niż tylko wykonywanie asan. Joga nie może być wyrwana z kontekstu, więc bardzo istotne jest to, co teraz się dzieje wokół nas i pod tym kątem właśnie chciałem stworzyć sekwencję, chciałbym Wam zaproponować taką wspólną przygodę na macie, tak żebyśmy mogli trochę odpocząć od tego, co się dzieje wokół nas i zaczerpnąć troszeczkę pozytywnej energii. Pozytywna energia to nie jest energia, którą możemy na sobie wymusić. Możemy sobie powiedzieć, od dzisiaj będę się uśmiechał i tak zostanie. To coś jak rodzaj wewnętrznej energii, która płynie z nas. I dzięki praktyce jogi ta wewnętrzna energia powinna emanować. To nie powinno być coś wymuszonego. Zacznijmy zatem od takiej prostej pozycji, którą jest ta pozycja, w której siedzę. To pozycja Svastikasana. Usiądź, skrzyżuj nogi. Kiedy skrzyżujesz nogi, ważne jest, aby twoje stopy były szeroko rozsunięte, tak żeby stopy znalazły się pod kolanami. Później wyciągniesz pośladki do tyłu i na zewnątrz. Jeżeli masz duże ograniczenia w biodrach, może się okazać, że potrzebujesz usiąść wyżej. Jeżeli jest jakiś przedmiot dookoła ciebie, który możesz wykorzystać, na przykład koc, usiądź wyżej na kocu, żeby mieć proste plecy. Następnie oprzyj sobie dłonie na podłożu. I siedząc z prostymi plecami, rozluźnij nogi. Rozluźniając nogi, pozwalaj, by kolana opadały w dół. Pozwalaj, by rozluźniały się twoje biodra. Tak, aby poczuć podłoże. Podłoże, które masz pod stopami, podłoże, które masz pod pośladkami, podłoże pod palcami dłoni. Teraz wykorzystaj to podłoże, aby zacząć wydłużać plecy, wydłużać kręgosłup, unosić klatkę piersiową do góry. Nie w sposób agresywny, nie w sposób silny, ale tak, jakbyśmy chcieli, aby nasze ciało trochę odżyło. To nie ma być ruch, który ma zmęczyć, ale ruch, który ma dać Ci taki zastrzyk pozytywnej energii. Rozluźnij barki, wycofaj je, wycofaj twarz, rozluźnij ją. I teraz zachowując to ułożenie ciała, przenieś dłonie na nogi. Wszystkie moje lekcje, gdy robię, zaczynają się zawsze od chwili wyciszenia. Tak, aby na moment odciąć się od tego wszystkiego, co działo się przed chwilą, w twojej głowie, dookoła ciebie i móc skupić się do wewnątrz. Powoli opuść powieki. Mając zamknięte oczy, skup się na oddechu. Niech twój brzuch będzie zupełnie luźny, gdy robisz wydech. Niech twoja klatka piersiowa unosi się, gdy robisz wdech. Wszystko jak najbardziej naturalnie, spokojnie, bez wymuszania. I kiedy zatrzymasz się na moment na oddechu, to wtedy zwróć uwagę na swoje ciało. Jesteś teraz blisko swojego ciała fizycznego, zwróć na nie uwagę. Na rozluźnione nogi, na proste plecy, na uniesioną klatkę piersiową. I zwróć uwagę na przestrzeń, która cię otacza. Na podłogę, którą masz pod sobą. Na to, na czym siedzisz. Na przestrzeń, która jest przed tobą, za tobą. Z prawej, z lewej strony. Pod, nad. I mając tą świadomość miejsca, w którym jesteś, mając świadomość samego siebie,
skieruj uwagę na klatkę piersiową i przez minutę zostań w ciszy. Powolutku przenieś dłonie na mostek, połącz je jak do modlitwy, pochyl głowę, opuść ręce, unieś głowę i otwórz oczy. Zaczniemy od czegoś nadal prostego, zmienisz skrzyżowanie nóg. Tak samo twoje stopy będą szeroko rozsunięte, tak samo pośladki są wyciągnięte do tyłu i na zewnątrz. I następnie unieś klatkę piersiową. Podeprzyj się rękami na ziemi i unieś klatkę piersiową. Na tyle, aby twój brzuch był wydłużony, klatka piersiowa uniesiona, plecy proste. I z takim kształtem ciała, z wydechem, skręć się w prawo. Jedną ręką chwyć sobie kolano, drugą rękę przenieś za plecy. Spójrz w prawą stronę, siłowo nie skręcaj głowy. I zachowując skręcenie w prawo, nadal miej wydłużony brzuch, uniesioną klatkę piersiową, proste plecy, wycofaną twarz. Tak, aby w asanę wejść z taką większą ufnością, nie robić od razu czegoś, co jest bardzo skomplikowane, tylko coś, co jest bardzo proste. Coś, co jest w twoim zakresie, coś, co potrafisz zrobić. Wróć do centrum i teraz skręć się w drugą stronę. Nadal unoś klatkę piersiową, rozszerzaj ją, wydłużaj brzuch i obracaj się w lewo. I im więcej nabierzesz zaufania do takich prostych asan, do tego, co jest łatwe, tym chętniej pokusisz się, aby zrobić coś, co jest nieco trudniejsze. Teraz wróć do centrum, zmienimy skrzyżowanie nóg. Ustaw znów stopy szeroko. Ważne, by twoje nogi krzyżowały się w połowie goleni. Nie w stawie skokowym, tylko w połowie goleni. I ponownie skręt w prawą stronę. I sytuację, którą teraz wykonujesz, znasz już. Robisz to drugi raz. Więc jeżeli jest coś znane, jesteśmy wtedy bardziej ufni sobie. I dzięki temu możemy pozwolić sobie pójść krok dalej. Więc użyj rąk. Jedna ręka ciągnie za kolano, od drugiej ręki za plecami się odpychasz, by pogłębić skręt. By pójść w sytuację, której nie znasz. Więc skręcić się tam, gdzie do tej pory twoje ciało jeszcze nie było. Wróć do centrum i skręć w drugą stronę. Najpierw dojdź do swojego zakresu, a później z wydechem wykorzystaj ręce, obracając się w lewą stronę. Cały czas klatka piersiowa jest uniesiona, plecy proste, twarz lekko wycofana. I wróć do centrum. Jeszcze raz zmienimy skrzyżowanie nóg. I spróbujemy zrobić krok dalej. Jeżeli to, co za chwilę zaproponuję, jest poza twoimi możliwościami, zrobisz poprzedni wariant. A więc będziemy chcieli się skręcić w prawo, ale prawą ręką za plecami chwycić lewe udo. I żeby to zrobić, rzucisz rękę na plecy dynamicznie.
Jeżeli nie sięgasz do uda, chwycisz sobie dłonią drugą za rękę i pociągniesz, żeby chwycić albo udo, albo spodnie. Twoja lewa ręka ląduje na kolanie i wtedy dokręć się jeszcze bardziej. To sytuacja zupełnie nowa. Jednak nadal towarzyszą ci te same ruchy. Mostek unosi się do góry. Barki przesuwasz w dół. Twarz jest wycofana. Wróć do centrum. I ten sam manewr zrobimy na drugą stronę, więc sięgasz sobie lewą ręką szybko za plecy. Sięgasz później drugą dłonią, jeżeli zachodzi taka potrzeba, by chwycić spodnie albo udo. Przenosisz rękę na kolano i skręcasz. Jeżeli ciało teraz zrobiło się całe napięte z wysiłku, troszeczkę wycofaj się z zakresu. Tak, żeby uspokoić się, żeby nie robić asany w sposób zestresowany. I wróć. Pozycja Dandasana, rozprostuj nogi. Połącz duże palce stóp, rozszerz palce stóp. Wyprostuj kolana, napnij uda. Nogi mają iść w dół. Kolanami, udami, goleniami. I ta siła w dół daje ci siłę, żeby tu urosnąć. Wydłużyć brzuch, unieść, rozszerzyć klatkę piersiową. I tu dochodzimy do bardzo ciekawego aspektu, a mianowicie klatki piersiowej. I to jest dla nas bardzo istotny obszar, jeżeli mówimy o pozytywnej energii. Jeżeli spotykasz kogoś, kto wygląda w ten sposób i mówi ci, ale ja jestem szczęśliwy, ja bym takiej osobie nie ufał. Jeżeli ktoś jest szczęśliwy, jego klatka piersiowa jest otwarta. No stąd się bierze szczęście, zadowolenie. I teraz zegnij nogi. Przejdziemy do pozycji stojących. Zorganizuj sobie miejsce u siebie na tyle, żeby móc za chwilę szeroko rozstawić nogi. Stań, połącz stopy. Palce stóp rozszerz, dociśnij do ziemi, dociśnij stopy, stając pewnie i stabilnie. Wyprostuj kolana, napnij uda. Przesuwaj pośladki w dół, klatkę piersiową unieś, znowu rozszerz. I teraz chcielibyśmy w sposób taki bardzo miękki otwierać ten rejon, dlatego odwrócisz sobie dłonie w moją stronę i lekko rozszerzysz. Nieznacznie przesuń je do tyłu. Tak, aby nie wymusić tutaj czegoś agresywnego, tylko bardzo miękkie otwarcie, bardzo miękkie rozciąganie. Nadal idziemy w coś, co jest proste. I teraz zachowując to otwarcie, na wdechu podniesiesz ręce do góry, bokami ciała. Ale normalnie w jodze Iyengara, gdy robimy pozycję Urdhva Hastasana, bo tak to się nazywa, układamy ręce na szerokość barków, kciuki są skierowane do tyłu, proste są palce, dłoni, łokcie. Ale dzisiaj na potrzeby tego, co robimy, ręce będą szerzej, palce, dłoni będą rozluźnione, ręce będą trochę rozluźnione, tak aby uniesienie rąk do góry sprzyjało nadal rozszerzaniu klatki piersiowej. Z wydechem opuść dłonie, opuść je w dół. Na wdechu podnieś ręce do góry. Znów z wydechem opuść. Jeszcze raz na wdechu podnieś. Opuść. Tworząc cały czas coś bardzo miękkiego. I teraz przejdziemy do pozycji Vrikshasana, ale poprzedzimy ją taką prostą pozycją, która pomoże ci odnaleźć równowagę.
zegniesz prawą nogę w kolanie i spleciesz palce dłoni wokół kolana. Tak, aby przez moment utrzymywać równowagę, stojąc na jednej nodze. Nie szukaj tu wyzwania podniesienia kolana jak najwyżej. Nie w tym rzecz. Nie o ten kierunek nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby stanąć nieruchomo, ustabilizować stopę. I teraz odkładasz nogę, łączysz stopy i druga noga. Zegnij, spleć palce dłoni. W stopie, na której stoisz, dociśnij mocniej duży palec, dociśnij nasadę dużego palca, dociśnij piętę. Noga, na której stoisz, niech będzie prosta w kolanie, napnij w niej udo, tak żeby to był taki solidny fundament twojej asany. I wróć, połącz stopy. I teraz wcześniej zapowiedziana Vrikshasana, pozycja drzewa. Zginasz nogę i układasz podeszwę stopy jak najwyżej na wewnętrznym udzie. Stopę dociskasz do uda, udo do stopy, tak żeby stopa nie zjeżdżała w dół. Jeżeli cały czas zjeżdża, trzymaj sobie jedną ręką nogę. Jeżeli nie, puść nogę, rozciągnij ręce na boki, tak samo jak wcześniej. I na wdechu podnieś ręce do góry. Tworząc coś bardzo miękkiego, coś bardzo prostego. Pozycję, której możesz zaufać. Pozycję, w której się dobrze czujesz. Z wydechem opuść ręce, opuść nogę, połącz stopy. Dobrze, dociśnij teraz prawą stopę, zegnij lewą nogę, umieć podeszwę stopy jak najwyżej na wewnętrznym udzie, wyrównaj biodra, rozciągnij ręce i wdech, podnieś ręce. Dodatkowo wprowadź taki element do pracy, a więc nie tylko pracujemy napinając i rozciągając mięśnie, ale również oddychając. Więc kieruj oddech do obszaru klatki piersiowej. Tak, żeby od wewnątrz wspomagać nasz proces. I opuść ręce. I jeszcze raz pozycja Vrikshasana. Dociskasz lewą stopę, zginasz prawą nogę. Dociskasz stopę do uda, udo do stopy. Rozciągnij ręce i na wdechu podnieś ręce do góry. Z wydechem opuść w dół. Druga strona. Zegnij nogę, dociśnij stopę do uda, udo do stopy. Miednica ustawiona jest do przodu. Rozciągnij ręce i wdech. Ręce do góry. Z wdechem, a z wydechem opuszczasz. I stajesz w Tadasanie. I teraz również w taki sposób dynamiczny, ale nie za bardzo wymuszający, będzie pozycja Uttanasana, czyli skłon. Ustawiasz sobie stopy na szerokość bioder, skręcasz się do wewnątrz. Jeżeli masz problem z tą pozycją, bo nie sięgasz do podłoża, możesz ustawić stopy szerzej. Wtedy będziesz bliżej podłoża, łatwiej ci będzie sięgnąć. Jeżeli nie, stopy na szerokość bioder. Jeżeli tego nie potrzebujesz, dociśnij stopy, wyprostuj kolana, napnij uda. Na wdechu podnieś ręce do góry, a z wydechem przejdź do skłonu. Opuszczając głowę w dół. Dociśnij stopy, wyprostuj kolana, napnij uda. Z wdechem podnieś się do góry. Z wydechem skłon. Na wdechu do góry. Z wydechem Uttanasana. Urdhva Hastasana, podnosisz się do góry. Uttanasana, robisz skłon. Urdhva Hastasana, podnosisz się do góry. Uttanasana, robisz skłon. Urdhva Hastasana, podnosisz się do góry. I z wydechem opuszczasz ręce. I teraz dodatkowo przejdziemy do pozycji pies z głową w dół. Stanę do was bokiem. Ustawisz się na macie, tak żeby za sobą mieć resztę przestrzeni, by móc przechodzić do pozycji Adho Mukha Svanasana. Znów staniesz w Tadasanie. Na wdechu podniesiesz ręce do góry. Z wydechem przejdź do skłonu.
pozycja uttanasana. I teraz albo przechodząc po macie stopami do tyłu, albo skacząc, pies z głową w dół. Wyciągnij się do tyłu. Jeżeli pojawiło się bardzo duże napięcie w barkach, daj sobie szerzej ręce na szerokość maty. Spójrz przed siebie. Skocz albo przejdź nogami do przodu do uttanasany. Na wdechu podnieś się do góry. Urdhva hastasana. I znowu uttanasana. Pies z głową w dół. Uttanasana. Ups. Urdhva hastasana. Uttanasana. Pies z głową w dół. Wyciągnij się do tyłu. Uttanasana. I urdhva hastasana. Opuść ręce i stań z powrotem na środku maty. Twarzą w moją stronę. W pozycji tadasana. I to miękkie otwarcie klatki piersiowej w czymś, co, tak jak mówiłem, zaczynamy od czegoś bardzo łatwego, a później idziemy w trochę trudniejsze asany. Przenosisz ręce na klatkę piersiową, rozstawiasz szeroko ręce i nogi. To jest duży rozkrok. Teraz ułóż sobie ręce skręcone wnętrzami dłoni lekko do góry, tak żeby w sposób łatwy rozciągać klatkę piersiową. Następnie skręć prawą nogę 90 stopni na zewnątrz, lewą stopę nieznacznie do wewnątrz. I z wydechem do pozycji Virabhadrasana 2 zegnij prawą nogę. Zostań z głową do przodu. Tak, aby to, co wykonujesz, było nadal tym, co robiliśmy wcześniej. Staliśmy, stopy były na szerokość bioder, ręce były rozciągnięte w taki sam sposób jak teraz. Jedyne, co się zmieniło, to ustawienie twoich nóg. Prawa noga jest zgięta, lewa prosta, ale nadal boki ciała są równe. Klatka piersiowa jest uniesiona, cały czas miękko oddycha i tak, żeby tu się pojawiało dużo fajnej przestrzeni. Wyprostuj nogę, wyrównaj stopy, zostań w dużym rozkroku. To jest rozkrok prawie na całą twoją matę. I skręć lewą nogę 90 stopni na zewnątrz, prawą stopę nieznacznie do wewnątrz. I utrzymując równe boki ciała, zginasz lewą nogę. Gdy zginasz nogę, chcesz, aby twoje kolano znalazło się nad stawem skokowym, a udo by było równoległe do ziemi. W drugiej nodze kolano jest proste, pięta dociśnięta. Wdech do góry. Wyrównaj stopy. I wróć do pozycji tadasana. Ustaw sobie stopy na szerokość bioder. Daj szerzej ręce. Wyrównaj oddech. I to, co zrobiliśmy, a więc równe boki ciała, otwarta klatka piersiowa, rozsunięte szerzej ręce, odtworzymy w pozycji bardzo znanej w jodze, Utthita Trikonasana. Znowu ustawiamy szeroko nogi. Skręć prawą nogę 90 stopni na zewnątrz, lewą stopę nieznacznie do wewnątrz. Tym razem prawa noga jest prosta w kolanie. Zrób wdech. Z wydechem wydłuż się w prawo. Przenieś rękę na nogę, drugą rękę podnieś do góry. I wyobraź sobie, że nadal stoisz i masz ręce rozciągnięte na boki. A więc twój górny bok ciała jest równoległy do dolnego boku. Od dolnej ręki odepchnij się, obracając klatkę piersiową. Ale nadmiernie nie eksploruj skrętu głowy. Tak, żeby
rozszerzać klatkę piersiową, a nie walczyć z asaną. Nie o walkę nam tutaj dzisiaj chodzi. Na wdechu podnieś się do góry, wyrównaj stopy, obróć lewą nogę 90 stopni na zewnątrz, prawą stopę nieznacznie do wewnątrz. I zachowując kształt boków ciała, tułowia, wyciągasz się w lewo, przenosisz rękę na nogę, druga ręka jest wyciągnięta do góry. Od dolnej ręki odpychaj się, ten łokieć jest prosty, skręcony na zewnątrz, tak żeby ta strona klatki piersiowej mogła ci się rozciągać, gdy obracasz się do góry. Tak aby mimo jakiegoś tam, być może nawet zmęczenia, czy poczucia intensywnego rozciągania, mieć ten spokój w klatce piersiowej, który towarzyszy ci już od pierwszej asany. Bo tak jak w życiu, nawet jak wokół ciebie dzieje się bardzo dużo, to dzięki praktyce jogi wewnątrz pozostajemy spokojni. Wdech, podnieś się do góry, wyrównaj nogi i wróć do tadasany z stopami na szerokość bioder. Zaczerpnij spokojnie oddechu. Niech twoje ręce będą nieco dalej od boków ciała. Klasycznie w pozycji tadasana ręce są przy bokach ciała, ale chciałbym, żeby dzisiaj tu była przestrzeń, na bocznych żebrach. Pozycja Utthita Parśwa Konasana. Połącz stopy. Następnie przenosząc ręce na klatkę piersiową, rozstaw szeroko nogi, robiąc bardzo duży rozkrok. Skręć prawą nogę 90 stopni na zewnątrz, lewą stopę nieznacznie do wewnątrz. I tak jak wchodziliśmy do tej nie trikonasany, tylko pierwszej pozycji stojącej bocznej, pozycji wojownika, tak samo zginasz prawą nogę. Ustawiasz kolano nad stawem skokowym, udo jest równoległe do ziemi, ale dodatkowo wyciągasz się w prawo, kładziesz rękę na ziemi i druga ręka jest do góry. Również taki łatwiejszy wariant tej pozycji. Od dolnej ręki odpychasz się, obracając klatkę piersiową do góry. Prawa noga jest cały czas zgięta kolanem nad stawem skokowym. Udo pozostaje równoległe do ziemi, a tylna noga dociskasz piętę, prostujesz kolano. I niezależnie od okoliczności, w jakich jesteś, a te w tej pozycji mogą być naprawdę trudne, pozostawaj z tym spokojem w klatce piersiowej. Nie twórz niepotrzebnego wysiłku w obręczy barkowej. Niech ten wysiłek pozostaje gdzieś dalej od ciebie, w twoich nogach. Na wdechu podnieś się, wyrównaj stopy. I druga strona. Skręcasz lewą nogę 90 stopni na zewnątrz, prawą stopę nieznacznie do wewnątrz. Teraz zginasz nogę, ustawiasz sobie dokładnie kolano nad stawem skokowym, udo równoległe do ziemi i wyciągając się w lewą stronę, kładziesz rękę na ziemi. Tu jest tak, że ta noga będzie ci cały czas uciekać w moją stronę. Przesuwaj sobie kolano w kierunku ręki. To stworzy jeszcze więcej przestrzeni w obszarze miednicy. Druga noga, dociskasz piętę, prostujesz kolano. Cały czas w sposób łagodny, tworząc rozciąganie klatki piersiowej. Nie zapominaj o dodatkowej pracy, nie tylko napinaj się i rozciągaj, ale też świadomie oddychaj do rejonu mostka.
wdech, podnieś się, wyrównaj stopy i wróć do Tadasany. Cały czas ten łatwy wariant stopami szerzej. Gdy stoimy stopami szerzej, to stanie jest dla nas bardziej stabilne, bardziej pewne. Kolejną pozycją jest pozycja wojownika, wariant pierwszy. Przeniesiesz ręce na klatkę piersiową, staniesz znów w fajnym, dużym rozkroku. Obrócisz lekko dłonie do góry, tak żeby odkręcić ramiona, odkręcić barki. Uniesiesz klatkę piersiową i do pozycji wojownika skręcasz. Prawa noga 90 stopni na zewnątrz, lewa noga 60 stopni do wewnątrz. I teraz zginasz nogę z przodu. Jeżeli zaczęła odrywać się pięta nogi z tyłu, nie przejmuj się tym. Zejdź dość nisko. Ta pozycja daje nam dużo wigoru dzięki temu, że praca nóg jest dość intensywna. Ręce rozciągaj na boki, unoś rejon serca, opuszczaj barki. Z wdechem podnieś się do góry, wyrównaj stopy. Zachowaj swój duży rozkrok, po czym skręć lewą nogę 90 stopni na zewnątrz, prawą bardzo mocno do wewnątrz. Dzięki temu, że skręcisz nogę z tyłu mocno do wewnątrz, skręcisz również biodra w lewą stronę. Z wydechem zegnij nogę z przodu. Tak, aby znów przejść kolanem nad staw skokowy, udem równolegle do ziemi. W nodze z tyłu dociśnij sobie duży palec stopy i wyprostuj nogę w kolanie. Barki rozluźniaj, opuszczaj w dół, a rejon serca podnoś. Nawet celowo lekko unieś brodę, tak żeby nie mieć też napięcia w rejonie krtani, rejonie gardła. Z wdechem podnieś się, wyrównaj nogi i wróć do dobrze ci znanej Tadasany. A więc znów robimy coś prostego, łatwego, co rozbudza w nas zaufanie do praktyki. Za chwilę zrobić coś kompletnie, może nawet dla ciebie szalonego. Pozycja Ardha Chandrasana. I do tej pozycji połącz nogi, przenieś ręce na klatkę piersiową, stań sobie w dużym rozkroku, ale potrzebujemy tutaj miejsca po prawej stronie, więc przesuniesz się na lewą stronę swojej maty. Skręcisz prawą nogę 90 stopni na zewnątrz, lewą stopę nieznacznie do wewnątrz i nadal z tym otwarciem klatki piersiowej wejdziesz do Utthita Trikonasany. I teraz zegniesz prawą nogę, odsuniesz rękę i położysz ją na ziemi, a drugą nogę przysuniesz blisko siebie. Teraz cały ciężar ciała przenieś na prawą nogę, lewą podnieś do góry równolegle do ziemi. Jeżeli tracisz równowagę, to wtedy noga, na której stoisz, niech pozostanie ugięta. Noga w górze, doprostuj ją w kolanie. Dociśnij czubki palców dłoni do ziemi, by mając proste ręce w łokciach, nadal otwierać klatkę piersiową. Na co dzień nie przeżywamy takiej sytuacji, w której jesteśmy bokiem do linii horyzontu. Dlatego może być to dla ciebie zupełnie nowa sytuacja, nieznana. Ale również w tej nieznanej pozycji, sytuacji zachowaj spokój. Prostując kolana, napinaj uda. Rób to, co jest łatwe.
Wracamy do pozycji Trikonasana. Zginasz nogę. Odsuwasz stopę. I ręka z ziemi idzie na nogę. Na wdechu podnosisz się do góry. Wyrównasz stopy i przejdziemy na drugą stronę maty. Skręć lewą nogę 90 stopni na zewnątrz, prawą stopę nieznacznie do wewnątrz. Wyciągnij się w lewo. Zegnij nogę. Odsuń rękę. Przysuń drugą nogę. Gdy cały ciężar ciała już będzie na lewej nodze, prawą podnieś i wyprostuj lewą. Noga, na której stoisz, dociska piętą nasadą dużego palca. Kolano jest proste, udo napięte. Noga w górze, doprostuj kolano. Tam chcemy łydkę rozciągnąć w kierunku pięty. Jak to poczujesz, wtedy noga będzie całkiem prosta. A jednocześnie miękkie, przyjemne otwarcie rejonu klatki piersiowej. I wracamy z tego do Trikonasany. Pozycję znasz. Podnosisz się do góry. Wyrównaj nogi i wróć do Tadasany. Być może twój oddech nieco przyspieszył teraz. Skoncentruj się na oddechu. Wyrównaj go. I kolejną pozycją jest Adho Mukha Svanasana. Do pozycji układasz dłonie na macie. Ułóż je na szerokość maty. Tak, aby mały palec dłoni był w linii z krawędzią maty. Później stopy odsuń do tyłu, daleko. Nawet bardzo daleko. Ustaw je na szerokość bioder. Rozszerz palce dłoni. Dociśnij w dłoniach nasadę kciuka, nasadę palca wskazującego. Wyprostuj łokcie i zacznij wyciągać się klatką piersiową w stronę nóg. Tak, by ponownie rejon serca mógł się otwierać. W nogach, w stopach rozszerzysz palce. Wyprostujesz kolana, napniesz uda. Sięgniesz biodrami do tyłu, a piętami do tyłu i w dół. Cały czas wykorzystuj siłę rąk, by oddalać się od podłoża. Tak, by twoje ręce były w barkach bardzo wyciągnięte. W pełni otwarte pachy. Wydłużona skóra na pachach. I następnie klękasz. I teraz przejdziemy z powrotem do czegoś, co jest banalnie proste. Jeżeli trudno będzie ci chwycić za staw skokowy, nie musisz tego robić. Położysz się na plecach. Następnie nogi niech będą zgięte. I ustaw swoje stopy na szerokość bioder. Pomóż sobie rękami przysunąć pięty do pośladków. Chwyć stawy skokowe. Jeśli nie sięgasz, wtedy chwycisz krawędzie maty. Następnie, dociskając pięty, zaczniesz podnosić biodra do góry. Odkręć barki na zewnątrz. I w pewnym momencie dojdziesz do swojego zakresu tej asany. Żeby pójść dalej, pomyśl o tym, że
Prostowanie nóg w kolanach ma pomóc Ci zbliżać klatkę piersiową do brody. I zacznij wykonywać tą akcję. Tak, aby plecy zaczęły zbliżać się do Twojej głowy. Powoli opuść biodra. Pozycja Suptabhadha Konasana. To samo, co przed chwilą, ale stopy będą połączone. Tak samo chwycisz stawy skokowe. Tak samo uniesiesz biodra. Odkręcisz barki. I teraz opuszczasz kolana na boki. Obracając stopy, połączysz podeszwy stóp razem. Jeżeli to jest poza Twoim zakresem, chwyć krawędzie maty. Trzymając krawędzie maty, wykorzystujesz matę, żeby skręcić sobie rękę na zewnątrz. I wtedy chcemy, aby ręce schowały się pod naszymi plecami. W ten sposób wykorzystujemy ręce jako rodzaj takiego wałka pod plecy. Takiej dodatkowej pomocy. Zazwyczaj na jodze, metodą BKS-a Ingera, spotkasz się z pomocami. To jedyna metoda jogi na świecie, która wykorzystuje paski, klocki, koce, wałki w praktyce. I wtedy tą pozycję zazwyczaj spotkasz się z sytuacją, w której nogi zwiążesz paskiem, a plecy będą leżały na wałku lub kocach. Jednak zostając w pozycji, skup się na tym, co jest tu i teraz. Zwróć uwagę, jak porusza się Twoja klatka piersiowa, gdy oddychasz. Wprowadzaj coraz bardziej wdech do rejonu klatki piersiowej. Nie w sposób taki napastliwy, agresywny, ale miękko, spokojnie. Niech Twój oddech stanie się takim przyjemnym automasażem. Teraz puść nogi, jeżeli je trzymasz, puść matę, jeżeli ją trzymasz. Połącz kolana. Przenieś prawą rękę za głowę i obracając się na prawy bok, podpierając lewą ręką, usiądź. Kolejną pozycją, w której będziemy nadal otwierać klatkę piersiową, jest pozycja Supta Svastikasana. Usiądziesz, skrzyżujesz nogi tak jak na początku. Następnie, podpierając się rękami, podwiniesz pośladki w stronę nóg, położysz się na plecach i chwycisz krawędzie maty. To, co mówiłem o tym skręcaniu ręki na zewnątrz, polega na tym ruchu kciuka na zewnątrz, bicepsa na zewnątrz. Chwycisz krawędzie maty i w ten sposób odkręcisz ręce, wsuwając sobie łopatki głęboko pod plecy. Następnie zostaw ręce przy bokach ciała, tylko puść matę i odwróć wnętrza dłoni do góry. Nadal wprowadzaj wdech do klatki piersiowej. Przyjemnie, miękko rozszerzając ją. Wydech, niech rozluźni Twój brzuch. Wszelkie napięcia emocjonalne, które mogły Ci pospinać organy w tym obszarze. Zmień skrzyżowanie nóg na przeciwne.
i połącz kolana. Przenieś prawą rękę za głowę, obracając się przez prawy bok. Podpierasz się lewą ręką, siadasz. I teraz chciałbym zaproponować troszeczkę bardziej zaawansowaną asanę, ale jeżeli ktoś z Was pierwszy raz w życiu ćwiczy jogę, jesteście początkującymi, odpuśćcie sobie tą pozycję, zróbcie to, co zrobiliśmy przed chwilą. Jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące zdrowia Twojego kręgosłupa, też sobie odpuść tą pozycję. Joga to nie jest jakieś poszukiwanie wyzwań. A więc jeszcze raz skrzyżujesz nogi. Jeżeli nie robisz tego, co chcę zaproponować, kładziesz się tak jak przed chwilą. Pozostałe osoby wyciągniesz pośladki do tyłu i na zewnątrz, a następnie, potwierając się rękami, uniesiesz intensywnie klatkę piersiową do góry. Uniesiesz mostek do góry. Teraz przejdziesz na łokcie. Oprzesz sobie łokcie na ziemi i znów podnieś swoje plecy do góry. Unieś tylne dolne żebra. Odchyl głowę, połóż czubek głowy na ziemi i chwyć dłońmi krawędzie maty. Przysuń głowę bliżej pośladków, tak aby cały Twój kręgosłup zrobił taki przyjemny łuk. Puść matę, wyciągnij ręce do góry, chwyć łokcie i przenieś ręce za głowę. Jeżeli leżysz płasko plecami na ziemi, proste ręce w łokciach, przenieś za głowę. Natomiast jeżeli robisz taki wariant pozycji parianka asana, czyli to co ja, zapamiętaj jaki masz splot rąk. Podeprzyj się dłońmi, połóż tył głowy na ziemi. Następnie odwracając się przez prawy bok, wyjdź z pozycji, ponownie usiądź, by zmienić skrzyżowanie nóg. Kto z Was leży na plecach z rękami za głową, zmień skrzyżowanie nóg leżąc. I po zmianie skrzyżowania nóg, jeszcze raz popraw pośladki, jeszcze raz wyciągnij klatkę piersiową do góry, przejdź na łokcie, odepchnij się, znów wyciągnij się do góry, odchyl głowę, połóż czubek głowy na ziemi, chwyć krawędzie maty, przysuń sobie głowę bliżej pośladków, wyciągnij ręce do góry i teraz zmień układ rąk na przeciwny i przenieś ręce za głowę. Rozpleć ręce, połóż tył głowy na ziemi, rozluźniając swoją szyję. Wszyscy przenieście sobie dłonie na brzuch. Odwróć się przez prawy bok. Podeprzyj lewą ręką, usiądź. I teraz usiądziemy w pozycji Vajrasana. Połączysz pięty, usiądziesz na stopach. A następnie będziemy się skręcać w pozycji Bharadvajasana. Żeby to zrobić, suwasz się pośladkami na prawą stronę. Tak, żeby Twoje nogi pozostały po lewej stronie. Czyli już na nich nie siedzisz, są zupełnie z boku. Następnie ważne jest, bo czujesz zapewne, że Twoje ciało jest w ten sposób przechylone. To biodro powinno iść intensywnie w dół, tak żeby miednica ustawiła się równo. Jeżeli to jest niemożliwe poza Twoim zakresem, podłóż sobie cokolwiek pod prawy pośladek, tak żeby Twój prawy pośladek był wyżej. Następnie z wydechem układasz sobie prostą rękę w łokciu, grzbietem dłoni na zewnętrznym kolanie, a drugą rękę za plecami. I tym razem nie będziesz skręcać głowy, bo po tym, co zrobiliśmy, chciałbym, aby Wasza szyja się mogła lepiej rozluźnić. A więc głowę skręcasz w moją stronę, gdy tułów skręcasz w przeciwną. Szczególnie ważne jest to dla osób, które razem ze mną zrobiły taki wariant pozycji parianka asana z nogami swastikasany. Tak, żeby szyja mogła całkowicie rozluźnić się. Nie zapominaj o rozszerzaniu klatki piersiowej, unoszeniu mostka i opuszczaniu lewego biodra w dół. Wróć do centrum. Teraz pośladki idą napięte. Opuszczasz biodra z drugiej strony. To jest takie bardzo ciekawe skrzyżowanie nóg.
gdzie ta dolna noga ustawiona jest poprzecznie, a górna noga ustawiona jest wzdłuż. I dzięki temu nogi się krzyżują. Jeżeli używasz podparcia, podeprzyj swój pośladek. Następnie przenieś jedną rękę na zewnętrzne kolano, drugą za plecy i zacznij się obracać. Klatka piersiowa jest rozszerzona, mostek uniesiony. Im bardziej skręcasz tułów w lewo, tym bardziej skręcaj głowę w prawo. Jest fantastyczny sposób na rozluźnienie szyi. I wróć do centrum. Ponownie usiądź na piętach. Zapleć palce dłoni za plecami. Wyprostuj łokcie. I teraz to, co robimy po tych wszystkich akcjach rozszerzania klatki piersiowej, powinno być dla Ciebie bardzo łatwe, bardzo przyjemne. Zmień splot palców dłoni, przełóż palce dłoni o jeden palec. Nie siłuj się, by unosić ręce do góry. Pomyśl o ruchu barki w dół. I rozpleć ręce. Pozycja Shavasana. Do pozycji Shavasana, jeżeli jesteś akurat w tym momencie w jakimś chłodnym pomieszczeniu, dobrze jest ubrać się. Założyć skarpetki, założyć jakąś bluzę, ewentualnie wziąć sobie koc, którym przykryjesz się do relaksu. Bo za chwilę, gdy będziesz leżeć nieruchomo przez dłuższy czas, Twoje ciało zacznie robić się coraz bardziej chłodne. Z czasem ten chłód może wywołać dyskomfort i zamiast się rozluźnić, zaczniesz się spinać. Do pozycji najpierw zobacz, jak wejść. Zaczynasz od tego, że zginasz nogi, obejmujesz rękami kolana, opuszczasz głowę, by Twoje plecy zrobiły się zaokrąglone. Chwilę zostajesz w pozycji, kierujesz oddech tym razem do obszaru pleców, obszaru żeber, tak, żeby rozluźnić mięśnie i skórę na plecach. Następnie podeprzesz się dłońmi, podwiniesz pośladki do pięt i takie zaokrąglone plecy kręg po kręgu układasz na macie. Gdy już położysz się, przysuniesz sobie stopy, jeszcze raz wyciągniesz pośladki do pięt, wyprostujesz jedna po drugiej nogi, ustawisz stopy na szerokość bioder, chwycisz krawędzie maty, odkręcisz ramiona barki na zewnątrz, odwrócisz wnętrza dłoni do góry i rozszerzysz szerzej, rozszerzysz ręce. Zamkniesz oczy. I w tej pozycji ułóżcie się. Ja wyjdę z niej, ponieważ i tak mnie nie będziecie widzieli, więc nie ma potrzeby, żebym leżał. A więc usiądźcie z zgiętymi kolanami. Obejmij rękami kolana, zaokrąglij plecy i chwilę zostań. Poddychaj przez moment plecami. Tak, żeby rozluźniła się skóra na plecach, mięśnie na plecach. Tak jak dzisiaj pracowaliśmy, żeby klatka piersiowa była właśnie tak wymasowana oddechem, to teraz niech Twoje plecy będą wymasowane oddechem. I podpierając się rękami, powolutku połóż sobie kręg po kręgu plecy na ziemi. Dłońmi wysuń pośladki w stronę pięt. Jedna po drugiej wyprostuj nogi, rozsuń stopy na szerokość bioder. Chwyć krawędzie maty, odkręć ramiona, barki na zewnątrz. I rozsuń szerzej ręce, wnętrzami dłoni do góry. Zamknij oczy.
procesie relaksacji podstawowa sprawa, pierwsza podstawowa sprawa, pierwszy etap to nie poruszać się, nie poprawiać. Pozostać w bezruchu, tak żeby nie dawać swojemu ciału, swojemu umysłowi nowych danych, nowych zmiennych, nowych impulsów. I gdy nie poruszasz się, to druga sprawa, drugi etap, obserwacja. Zacznij obserwować swoje stopy. Rozluźnij stopy, pozwól, aby opadły zupełnie na boki. Duże palce stóp w kierunku małych palców stóp. Puść luźno nogi, niech łydki zatopią się w ziemi. Uda miękko opadną w dół. Rozluźnij obszar miednicy. Miękkie, luźne biodra. Ta miękkość, to rozluźnienie niech powoli przenoszą się na obszar brzucha. Zwróć uwagę na tą część brzucha od kości łonowej do pępka. To taki magazyn naszych emocji. Ale sytuacja, w jakiej wszyscy znaleźliśmy się, jest pełna emocji. Pełna niecodziennych sytuacji. I tak ważne jest, aby właśnie wykorzystać teraz praktykę jogi do tego, by sobie pomóc. Rozluźniając brzuch, jednocześnie puszczasz te emocje, które gromadzą się w każdym z nas już od dłuższego czasu. Bo tak jak powiedziałem, dużo może dziać się wokół nas i na to nie mamy wpływu, ale to nie powód, żeby też bardzo dużo działo się wewnątrz nas. Wewnątrz nas może być bardzo dużo spokoju. Rozluźnij brzuch, niech opadnie w stronę kręgosłupa. Puść napięcie z dolnych pleców. Przenieś uwagę na klatkę piersiową i to był dla nas drugi kluczowy rejon. Jeżeli udało Ci się podejść nie w sposób agresywny do rozciągania tego obszaru, tylko właśnie w taki łagodny, miękki sposób, to wewnątrz klatki piersiowej pojawia się wtedy taka emocja zaufania, taka emocja pozytywnego nastawienia. Wewnętrzny spokój. I niech to promieniuje gdzieś wewnątrz Ciebie. Tak jak mówiłem, pozytywne nastawienie to nie jest coś, co możemy na sobie wymusić, powtarzając sobie jak mantrę. Dzisiaj będę cały dzień się uśmiechał. Dzisiaj będę sobie żył z uśmiechem. To wynika z nas. Rozluźnij barki. I niech od barków rozluźnią się całe ręce. Puść je zupełnie luźno. Obserwuj swoją prawą, obserwuj sobie lewą rękę. Tak, by nimi kompletnie nie poruszać. I z rąk przenieś się w obszar gardła. W obszar szyi. Rozluźnij tam skórę, rozluźnij mięśnie. Niech to rozluźnienie przeniesie się w obszar karku, przeniesie się w obszar szczęki. Jest ze sobą wszystko powiązane. Następnie puść brodę, niech lekko wycofa się. Niech twój język stanie się zupełnie pasywny. Rozluźnij skronie, czoło,
i powędruj w kierunku oczu, tak aby skóra na powiekach stała się zupełnie lekka. Gałki oczne, miękkie, one wtedy fajnie tak potrafią się wycofać, odsunąć od powiek. Dając tym samym więcej rozluźnienia wewnątrz głowy. I to jest drugi etap, a więc obserwacja. I ostatnim etapem jest rozluźnienie. A więc kiedy już dłużej nie ruszasz się, potrafisz uważnie obserwować siebie, to wtedy jest szansa na to, że rozluźnisz się. I wtedy te wszystkie obszary, które zostały omówione, niech będą coraz mniej napięte, coraz bardziej pasywne. Zwróć uwagę na siłę grawitacji, ona ci tu świetnie pomaga rozluźnić się. Zwróć uwagę na oddech. Korzystaj z wydechu, aby pogłębiać ten proces. I przez chwilę pozostań w ciszy. I kończąc relaksację, kończąc shavasanę, nie zrywaj się z niej gwałtownie. Zacznij od tego, by powoli ugiąć nogi, przenieść dłonie na brzuch. Przenieś prawą rękę za głowę, obróć się na prawy bok. I leżąc na prawym boku, unieś powieki. Teraz podpierając się lewą ręką, usiądź. Ja dziękuję ci bardzo za udział w tej lekcji. I serdecznie dziękuję za taką możliwość, aby yoga mogła zagościć gdzieś w waszych domach, na waszych ekranach, czy to telefonów, tabletów, czy innych urządzeń. I praktykujcie jogę, bo to jest naprawdę wspaniała rzecz, która w tych dziwnych czasach może pomóc każdemu z nas. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia może gdzieś kiedyś na macie. Dziękuję.